Również w tym roku zbudowaliśmy nano habitat. Budynek powstał ten dzięki zaangażowaniu 35 osób, które przyjechały na pierwszą edycję warsztatów ekohabitatu. Intrygującym faktem jest to, że cała dokumentacja jego budowy, to jest projekt, zdjęcia poszczególnych etapów, można ściągnąć z internetu. Taka formuła nazywa się open source, czyli cała dokumentacja jest dostępna dla społeczności, która może ją modyfikować, przekształcać i stosować wedle własnych życzeń. Co tutaj? Teoria zamienia się w praktykę. Znajdujemy się w przestrzeni Hackerspace, czyli Centrum Eksperymentalnym Naturalnych Technologii. Odbywają się tu pierwsze w Polsce warsztaty na tak dużą skalę. Nasza grupa liczy 90 osób. Pracujemy równolegle na 9 stanowiskach, a powstają tu między innymi słoneczny kolektor powietrzny, konstrukcja samonośna w technice Strobel, ściana w technologii glina lekka, Strobel w konstrukcji drewnianej, ściana w technologii cordwood, wyścigi taczkowe. To jest właśnie ta droga, ogólnie, żeby uratować ludzkość przed zagładą. poważnie tak uważam. No. To połączenie architektura, zieleń, energia, to jest to, co powinno się dziać. To takie połączenie grup, połączenie umysłów, myślę, że jest bardzo ważne. To nie jest nie jedna, trzeba je połączyć. Tak, tylko że my jeszcze musimy tutaj zrobić naprawę wcześniej z osadnika. Wykonujemy tutaj makiety przydomowych oczyszczalni ścieków roślinno-gruntowych. Naszymi rurami są słomki, bardzo dobry materiał, który bardzo łatwo nam wykorzystać i dostosować. Także widać tutaj wszystko w pomniejszeniu i użyliśmy poszczególne elementy w odpowiednim pomniejszeniu, tak żeby nauczyć się tego, w jaki sposób taka oczyszczalnia jest budowana, żeby sobie to lepiej wyobrazić. To jest słoneczny kolektor powietrzny budowany przez warsztatowiczów w ramach warsztatów zorganizowanych przez grupę Ekohabitat. To są jego podstawowe elementy. Absorber z folii aluminiowej, pomalowanej na czarno, który jest jednocześnie izolacją, bo tu jest wełna mineralna. Drugą częścią absorbera jest siatka, czarna siatka aluminiowa, dwie warstwy takiej siatki. To wszystko umieszczamy w skrzyni, w obudowie. Doprowadzamy rurami powietrze zimne i powietrze ciepłe po przekątnej. Przepływ powietrza jest wspomagany wentylatorem, a wentylator jest zasilany z fotoogniwa. Także jest to zupełnie niezależny system od sieci, tak? Produkuje sobie sam energię i elektryczną, i cieplną. Budowa takiego kolektora jest w zasięgu możliwości praktycznie każdego. Po jedno-dwudniowym szkoleniu każdy jest w stanie taki kolektor wybudować i zainstalować go u siebie w domu. Kolektor służy do ogrzewania wnętrza zimą, latem też możemy go wykorzystać do ogrzewania wody. W
naturze też woda płynie przez las, nie? Czyli strumyk w lesie. No wiadomo, że zrobić to idealnie, ale dążysz na ile to jest możliwe, żeby odtworzyć system taki, jaki jest w naturze. A drugą grządkę zrobiliśmy w systemie, że wykopaliśmy troszkę ziemi, dosypaliśmy tam gałęzi i między te gałęzie też poszła słoma z gnojem, została przysypana też przerobionym obornikiem. Ościółkowaliśmy słomą, dosypaliśmy troszkę zieleniny na górę. A jeszcze będziemy robić dwie techniki, na przykład grządka na samej słomie. I chciałem też zaprezentować na warsztatach, że można to zrobić w różny sposób, w zależności od tego, jaką mamy glebę, jakie mamy możliwości, czy nam się chce kopać, czy nie. Że po prostu to jest uniwersalne, że można zrobić na wiele sposobów. Ale ja myślę sobie tak, same gałęzie dość długo będą się rozkładać, więc jeżeli dodam trochę tego, przemieszam, troszkę jeszcze azotu dorzucę w postaci kupy, to ten proces zajdzie szybciej, więc skoro może zajść szybciej, to dlaczego ma nie zachodzić szybciej? Studiowałem architekturę i właściwie jedyny temat, jaki mnie zainteresował i w jakim zauważyłem jakiś sens, że to dobrze jest po prostu to kultywować z różnych względów ekonomicznych, moralnych, no to właśnie takie budownictwo naturalne. No ja przyjechałam tu po to, żeby budować i żeby zbudować własnymi rękami, z wiedzą, którą tutaj zdobędę, z doświadczeniem, żeby zrobić to sama. A najbardziej mnie interesowała właśnie konstrukcja samonośna, ponieważ większość konstrukcji, które powstawały wcześniej, z którymi miałem w jakiś sposób do czynienia, czy widziałem projekty, polegały na szkielecie drewnianym wypełnianym słomą, co tak nie do końca mnie może przekonywało, ale ściana samonośna, gdzie samym materiałem konstrukcyjnym jest słoma, bardzo mi się ta idea podoba. Jesteśmy na jednym z 9 stanowisk. Tutaj testujemy jedną z różnych technik alternatywnego budownictwa. W tym miejscu wykorzystujemy kostki słomy w podwójnej funkcji. Pierwsza funkcja izolacyjna, druga funkcja konstrukcyjna. Taki układ nazywa się techniką straw bale load bearing, czyli technika wykorzystania kostek słomy w układzie samonośnym. Także każdego dnia jeden zespół składający się z 8 ludzi budował właśnie tą strukturę od wieńca dolnego przez wymurowanie wszystkich warstw kostek słomy, usztywnienie ich aż do dzisiejszego etapu, czyli założenie wieńca górnego. Dzisiaj też będziemy to stężać pasami takimi transportowymi oraz strzyc nożycami spalinowymi, tak żeby wyrównać, jakby uzyskać bardzo ładną płaszczyznę, która pozwala położyć tynk gliniany. Do kolejnej warstwy, jak skończycie to? A my się zajmiemy. Stoimy przed takim fajnym obiektem, który nazywa się kompostowa pryzma grzewcza. Generalnie najprościej rzecz mówiąc i najkrócej w procesie dekompozycji materii wydzielane jest ciepło w temperaturze do 65 stopni Celsjusza. W środku takiej pryzmy znajduje się wężownica z zimną wodą, która jest podgrzewana dzięki tym procesom bakteryjnym. I w ten sposób możemy podgrzewać sobie w małej skali wodę pod prysznic na przykład, a gdybyśmy chcieli zastosować tą technologię w szerszym wymiarze, to możemy spokojnie ogrzewać swoje mieszkania, możemy spokojnie ogrzewać szklarnie, jakby wykorzystać to naprawdę w dużej skali. Praca zwana CEB to Compressed Air Blocks, czyli ziemia prasowana. Jest to prototyp maszyny wykonany tutaj w stodole u pana Janka.
Dzięki temu doświadczeniu nauczyliśmy się, co należy jeszcze zmienić, poprawić, delikatnie przekonstruować. Wszystko po to, żeby lepiej pracowała maszyna przed testami. Fuck. Hey, my name is Przemek, Alex, and Mirek. We took part of the great workshops here in Kwilno. Really enjoy it, and we think this way it's amazing way to spend free time, not just only free time, but also, you know, to learn, to get the, you know, good knowledge about nature things, about how to use the. Yes, you can use everything, whatever you want to create something pretty great. It's working, yeah, it's working because this water here, yeah. It's really cold. I just took a shower and it's true, really, yeah. It's working. Great, yeah. And do it. And on these workshops, actually, at the beginning, we didn't have anything. Like it was nothing here. And now we've got like solar panels that gives us hot water. We've got toilets. And we use it for plants and so on. So we've created actually really a village from nothing, like from local materials, something like that. Myślę, że to jest dobra alternatywa dla ziemi i dla nas wszystkich. Po prostu. Spotkałam grupę fajnych ludzi, którzy w fajny sposób to przekazują, jak możemy to wszystko zrobić. I tego się właśnie tutaj uczymy na warsztatach. Przyjechaliśmy z dwoma jeszcze chłopakami, którzy są od nas z firmy budowlanej. Także planujemy sami coś takiego w najbliższym czasie stworzyć. Wszyscy się nawzajem uzupełniają, pełen spokój, materiał daje przyjemność pracy, także wszyscy odczuwają głęboką radość z tego, co robią i chyba myślę, że osiągają jakiś spokój wewnętrzny.